Cześć, ta historia zaczyna się w 2003 roku. Co wtedy robiłeś? Jakie miałeś plany? Myślałeś wtedy o domu? O ogrzewaniu go? Może klimatyzacja? No przecież oszalałeś. Zaczynamy! Pamiętacie rok 2003? Przypomnę wam tylko, że wtedy w Polsce rządził Leszek Miller z SLD na czele, w motoryzacji pojawiło się Megane 2 z odstającą dupą, a Porsche wypuściło na rynek Cayena, któremu nie wróżono sukcesu, a po latach okazało się, że uratował Porsche przed bankructwem i jest najlepiej sprzedającym się samochodem. Dream Media założył wtedy swoje konto na YouTubie i tak ten kanał zaczął istnieć, a w klimatyzacji rządziła Elta Germany. Wsiadamy w te Renault Megane z 2003 roku, jedziemy do jednego z nielicznych marketów Real w naszym kraju i bez żadnych uprawnień, bez żadnych zezwoleń kupujemy sobie LT Germany, klimatyzację rodem z amerykańskich filmów na drugim kanale. Czujesz się jak Rockefeller, jak Donald Trump zanim został prezydentem i w ogóle jesteś hiper trooper, bo o Grecie Thunberg jeszcze nikt nie usłyszy przez kolejnych 15 lat, a ty już jesteś ekologiczny. Jesteś jak ci z Greenpeace'u, którzy przypinają się do drzew, tylko nie do tych, do których trzeba. No po prostu bajer na maksa. Unia Europejska nie wtrąca nam się w to, co sobie montujemy i jesteśmy szczęśliwi, czyli po prostu sielanka. A wiecie, co jest najlepsze? To urządzenie ma 18 lat. Nie było w tym czasie ani raz przez nikogo serwisowane, ani raz nie był dobijany gaz do niego, ani raz nie przyjechał żaden fachowiec wyczyścić filtrów, co jest błędem, bo wiadomo, spada wydajność, ale on ciągle działa i to pokazuje potęgę pomp ciepła. Te urządzenia, jeżeli tylko nie mają problemów z elektroniką w stylu padła płytka od wilgoci, to tutaj się nie ma co zepsuć. Na dodatek te 18-letnie urządzenie grzeje i chłodzi. Równocześnie masz dwa urządzenia, a co robi twój sąsiad w tym czasie? Myśli o najnowszej technologii ekologicznej, czyli o zakupie pieca na ekogrosze, który jest lansowany wszędzie, a o klimie wtedy nie wie prawie nikt. Jak widzicie, z wyglądu widać, że to jest 18 lat. Są aż trzy opcje prędkości, klimatyzacja oczywiście. Ma możliwość chłodzenia, ma możliwość osuszania, ma możliwość wentylacji, czyli po prostu działa jak zwykły wentylator. No i oczywiście grzeje, co już nie jest taką oczywistością. Bardzo proste urządzenie, tak naprawdę tutaj nie ma nawet o czym mówić. One po prostu było stworzone do działania na lata i tak naprawdę po 18 latach wywiązuje się z tego w dalszym ciągu świetnie. Co najciekawsze, te zużycia energii też nie są jakieś duże, bo wiecie co, jeszcze tego nie podłączałem pod żadny podlicznik, ale naprawdę patrząc po tablicy znamieniowej widać, że będzie naprawdę dobrze. Więc w 3 minuty podsumowaliśmy 18 lat LT Germany. Urządzenie, które nie jest w ogóle awaryjne, nic się z nim nie dzieje, więc same plusy. Tak naprawdę tym, którzy się zastanawiają, czy ich pompa ciepła za 5 lat nie wyzionie ducha, to jeżeli tylko nie traficie na jakiś problem z płytką, bo to jedyne co was może trafić, to tak naprawdę są to urządzenia na lata i już rozmawiałem na ten temat z wieloma osobami, które używają klim w różnych warunkach, nie tylko w tym kraju i naprawdę potwierdzają jakość tych urządzeń. No i co? Na tyle o Elcie Germany na ten moment. Teraz podłączamy podlicznik, sprawdzamy zużycie energii. Myślę, że będą bardzo fajne. Porównamy to z tą tabliczką znamieniową, o ile Niemcy się pomylili albo na ile napisali prawda. Więc dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmie. Trzymajcie się. Cześć.